były fragmenty naprawdę bardzo dobrej gry, ale też nie ustrzegliśmy się błędów, które ja ciągle wytykam chłopakom, bo jeżeli mecz się fajnie układa, strzelamy dwie bramki i w zasadzie gramy to, co chcemy, do tego dochodzi właśnie jeszcze czerwona kartka jednego z zawodników, to po prostu już powinniśmy mieć pełną kontrolę nad wydarzeniami, a tutaj zaczyna się jakby słabszy moment, słabsza gra i nawet powiedziałbym, że przeciwnik ma więcej z gry. No, w przerwie troszeczkę porozmawialiśmy sobie na ten temat i myślę, że druga połowa była lepsza. Sytuacji było sporo, nie wykorzystaliśmy ich. Szkoda, bo można było wygrać wyżej. Ja współczuję trenerowi, że jedzie 7 godzin przed meczem, ale taka jest sytuacja. My w zasadzie na każde spotkanie jedziemy dzień wcześniej. Jedyny wyjazd tylko mieliśmy do Jeziorka. Specjalnie się tak nie odbiło, ale myślę, że też to miało jakiś tam wpływ na dyspozycję zawodników, bo 7 godzin podróży przed meczem, no to rzeczywiście jest ciężkie potem zadanie. No, chciałbym pogratulować chłopakom, że po prostu wykorzystali tą słabość Concordii w dzisiejszym spotkaniu i wygraliśmy zasłużenie. RNP New Media.